Cześć, dzisiaj pokażemy Wam pewien pałac, opuszczony do chwili obecnej. Pałac ten, który widzicie za moimi plecami, pochodzi z roku 1810 i za jego murami działy się rzeczy okropne. A jakie, to dowiecie się oglądając dalej ten odcinek. Przypomnę Wam tylko, że jest to odcinek konkursowy, także jeżeli dotrwacie do końca, dowiecie się, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc wygrać nagrodę, którą chciałbym Wam podarować. Obiekt jest naprawdę duży, ma potężne piwnice. Myślę, że będzie ciekawie. No to idziemy. I teraz kino. Powiem, że jest tutaj totalna ruina, nie? Ot. Pozasypywane. Zobaczmy się na to schody. Ale słuchaj. I z tej strony to by było wszystko, można powiedzieć. Spójrz na sufity, jeszcze są zdobienia do tego. Resztki lamp, nie? No i te zdobienia też, nie? Zapewne malowany wapen to było kolorowym. Tak, tak. Spójrz, jak teraz się zarywa tutaj. Faktycznie mamy wejście boczne do tego. Myślę, że spróbujemy teraz obejść to miejsce i wejdziemy z tamtej strony. Aha. Czy najpierw od razu do góry idziemy? Zobaczyć. Możemy w sumie do góry iść, nie? No, tak już tu jesteśmy, nie? To do góry. O. Czekaj. Myślę, że musimy obejść tutaj dookoła, wiesz, te schody? Najpierw. Aha. Ale zobacz, jak to naprawdę jest tutaj. Takie skrytko? Nie wiem, czy szukali czegoś, jakiś skrytek? Może to coś było. O. Ciekawe, co czego szukali? Coś ukryte było. Jest tutaj pełno jakichś dokumentów. Czy znajdziemy jakąś datę? Ciężko. Ciężko tutaj cokolwiek stwierdzić po tym. Są to dokumenty z czasów działalności PGR. To z pewnością po wojnie. Obiekt ten został
został przejęty przez PGR-y. Tak się dzieje z większością takich budynków. Zobacz, koszyk. Stary koszyk. To wyklinowy. To też zobacz. Zobacz, jaki koszyk. Wiesz? Słuchajcie, jak już tutaj jesteśmy w takim mrocznym miejscu na Pordaszu, to powiem wam, że właściciel, który tutaj mieszkał, ten szlachcic, on był farmazynem, a więc należał do loży masonów. A jak ci z was, którzy się orientują, kim byli masonowie, no to wiedzą, że z takimi osobami nie można było zadzierać. Wszyscy się bali tutaj tych ludzi, całą rodzinę, która tutaj mieszkała. Na terenie tutaj tej wsi była wielka owczarnia, nawet na 1000 owiec. Także robotników było tutaj naprawdę dużo. Nikt nie mógł się sprzeciwić tutaj właścicielom tego pałacu. Dodatkowo jest jeszcze taka historia, że w piwnicach tego pałacu więziono walczących o wolną Polskę Polaków. Torturowano, a nawet zabijano. Są jeszcze inne legendy o dzieciach, które zostały zakopywane, ale to są legendy wyssane z palca. Podobno bano się, że jak się urodzą chore i będą dorastały, że zamienią się w strzygi. Ale są to bujdy na resorach, można powiedzieć. No cóż, ale historia jest naprawdę bogata. Idziemy dalej zobaczyć tutaj to piętro i wejdziemy sobie od drugiej strony, a następnie do piwnicy. Patrz, tu jest ciekawa rzecz. Zobacz, jakiś schowek. Jest skrytka. Ciekawy pustak. Co z taką dziurą? Zobacz. A to był na ten pewnie. Tylko wadła? Nie. Tu jest jakieś wyjście na dach, ale nie będziemy tego robić ze względów bezpieczeństwa. No i tutaj mam jeszcze podaszy, nie? Zobaczmy, co się kryje. Jak to widać? Dobrze, dobrze, no. O, panie. To też jest ciekawe. O, kabele. O. Konkretne. Spójrzcie, ślady libacji. Wejście na dach jeszcze? No jest wejście, ci powiem, chyba na ten właz. Jest tutaj jakiś właz na dach. No ale jak sami widzicie, jest tam dużo śniegu, może być ślizga, także nie ryzykujemy. Urwane okno. Słyszysz? No. Słyszałeś to? Coś było. Ty, to w brzuchu mi tak burczy. Kurde, ale się słonka ty. Słuchajcie, to będzie jakieś frytacje chyba zjeść po drodze. Ale trudno. Zarywasz? Dużo ludzi opowiada historię, że tu straszy, że to jest nawiedzony dwór, nawiedzony pałac. Wiadomo, są tutaj bloki w pobliżu, ludzie po parku się przechadzają, młodzież ma libację, także prawdopodobnie skąd te hałasy. Pewnie jesteście ciekawi, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. Mam nadzieję, że dotrwacie do końca odcinka, bo na końcu o tym się dowiecie. Lecimy dalej. Także Pordasze byście mieli za sobą. Nic tutaj raczej więcej nie znajdziemy. A to tam też tylko. O, dobra, myślę, że możemy iść na dół. Czy tam jakieś drzwi są, czy co tam jest? Po prostu wiesz, postawiono obok. Aha. Dobra. Robimy pauzę i schodzimy na górę. O, tutaj w drodze powrotnej jeszcze mamy taki pokój. Zobaczcie, jest cały obity deskami, płytami. No i jest tutaj parkiet fajnie wyjechany.
Spójrzcie, tutaj mamy jeszcze wyjście na dach. No jest ta wieżyczka jakby, ale nie będziemy tam wchodzić. Nie będziemy ryzykować, że zarobię nam się coś na drogami. Pod tą pokrywą śnieżą tak naprawdę nie widzimy nic. A może być zapadnięte albo coś tak. Dobra, schodzimy na dół. Spróbujemy zajść od drugiej strony, nie? Co tam się zajmie. Aha. Zwróćcie uwagę tutaj na te sporniki tarasu. Też zdobione. Nie są to jakieś proste. Ale naprawdę gustowne i prawdopodobnie oryginalne, zachowane jeszcze z tamtych lat. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra. Śmigamy na dół. Uwaga na schody! Tu jest ślizgo. Ale masz fajną lampę. Chyba sobie taką kupię. O, i tu mamy kolejne ciemności. I w tych pomieszczeniach mamy nic. Jedyna ciekawa rzecz, jaka się rzuca w oczy, to chyba tylko ta usząca się farba na ścianach. O, tu mamy fajne, duże pomieszczenie. Spójrz na te drzwi. Odważąca farba pajęczyny. No i okiennice. No i okiennice, zobacz. Tutaj wszystko mamy. Jest elegancko. No i ten zarywający się dach. Coś okropnego, naprawdę. Zobaczcie, jaki tu jest w ogóle duży obszar, jak tutaj idziemy już. Roślinność wdziera się do środka. Natura odbiera swoje. Duże pomieszczenie, nie? Podłoga, posadzka z betonu. Czekaj, my jesteśmy na piętrze, czy? A nie, czekaj, tu jest parter, tylko że my jesteśmy za ścianą. Bo tutaj nie ma przejścia w ogóle do tego miejsca, gdzie byliśmy. No i znowu wszystko powycinane, wyszone dziury, kable. Toalety. Zobaczcie, jaka panuje ciemność w środku, kiedy nie ma lampy. Przechodzimy przez wielkie, ogromne drzwi. I mamy tak, lewą stronę i prawą stronę. Pewna pani pisała do mnie w sprawie tego pałacu i powiedziała mi, że w pewnym okresie funkcjonowania tego pałacu było tutaj również przedszkole. Czy tędy szliśmy? Nie. O, ciekawa dziura swoją drogą. Jakby coś tutaj było ukryte. Nie? Spójrzcie tutaj. Jest oryginalna ozdoba sufitu. Oryginalnie to było brązowe. Tutaj nawet jeszcze leży element. Spójrzcie na podłogę. Jeden z elementów ozdoby. No ale niestety komunistyczne barwy czasy PRL-u zostały tylko malowane na niebiesko. I tutaj było przedszkole, tak jak już wspomniałem. Tutaj to miejsce, co widzicie. Były tutaj porozstawiane zabawki,
jakieś książki, klocki, tak żeby było tu przed szkole, dzieci mogły w tym kąciku po prostu się bawić ze sobą. Spędzały tutaj po prostu dobrze czas. Tutaj mamy jeszcze takie jedno pomieszczenie, zanim wejdziemy do piwnicy. Chyba był jakiś magazyn, mi się wydaje. Tak, dokładnie. Jak tu są jakieś schody? Sądzę, że one prowadzą po prostu na piętro, tam gdzie byliśmy. To były te zamknięte drzwi pewnie, jedna tam. No dokładnie. Także możemy wracać. Jak widzicie, to jest to miejsce, gdzie już byliśmy. Także wracamy. Spójrzcie na to. Nie widać końca korytarza. Pootwierane drzwi. Wyrwane. Jeszcze jest coś, czego nie zabrali, zobacz. Spójrz na to piękno. Drewniane. Wszystko kraty, szczebelki. Wszędzie okratowane, nie? O. Stare klamki jeszcze. Na zewnątrz robiłem już się szaro. Korytarz jest naprawdę długi, prowadzi przez cały pałac. Wszystkie pomieszczenia są puste. To jest dosyć ciekawe pomieszczenie, zobacz. Też puste, ale jak widzicie, jest taka ściana, którą można obejść. Ja sobie zrobię za to wejście. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze resztki. Rozdzielnie jakoś. Instalacji elektrycznej. Co ciekawe, te sklepienia takie, nie? W kształcie półkola. Lub ściany działowe, nie wiem. Podpory, nie? Znaczy. No, no. Bo to pewnie główna idzie z ten, stropówka do góry. Słuchaj, to może być to miejsce, o którym również czytałem, że przez jakiś czas funkcjonował tutaj klub. Aha. Ludzie tutaj normalnie przychodzili, mogli spożywać jakieś posiłki. No, typowy taki pub, nie? O, wejście jest. A wejście jest zamurowane, nie? Wydawania, nie? No, to wiesz co, ja może pójdę na drugą stronę i opowiem coś o tym konkursie jeszcze, nie? Mhm.
odnośnie konkursu, bo już dobiegamy praktycznie do końca tego programu, tego odcinka. No i tak, w tym konkursie możecie wygrać fajny plecaczek taktyczny, militarny, w kolorze ciemnopiaskowym. Mam nadzieję, że w takim kolorze przyjdzie, bo to różnie też bywa. Ale dodatkowo w zestawie jest jeszcze taki fajny zestaw survivalowy. Teraz już właśnie wam pokazuję na obrazku, jak to wygląda. No i słuchajcie, zasady są proste. Konkurs obowiązuje osoby, które subskrybują mój kanał, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij ten czerwony napis subskrybuj na dole. On się zrobi szary, wtedy będę wiedział, że subskrybujesz. No i zadanie, jakie jeszcze musisz wykonać, to po prostu w komentarzu pod tym filmem napisz, dlaczego to akurat ty miałbyś wygrać tą nagrodę. Także myślę, że warto i myślę również, że ten odcinek wam się podoba. Pałac naprawdę jest tutaj mroczny, nocą jest tutaj ciekawie. Historia jest ciekawa, którą już wam praktycznie opowiedziałem. Dochodzimy już praktycznie do końca tego odcinka. Pokażę wam jeszcze z drugiej strony, jest fajny czerwony kominek. Chodźcie. Pytanie, czy ten kominek był podpięty, czy on po prostu jest sobie tak przymurowany. Ale raczej jest podpięty do wentylacji. Jest tam otwór, zobaczcie, wentylacyjny. Góry. Także kominek był prawdziwy. Spójrzcie również na te skrzynie w kształcie łuków. Efektownie to wygląda. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że moje filmy wam się podobają, a jeżeli nie, no to dawajcie łapkę w dół. Ja postaram się zrobić wszystko, aby te filmy ulepszyć, aby były ciekawsze. Myślę, że to by było na tyle. Zostawiajcie to. Właśnie.